Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy nasz gołębnik w Toruniu, który tutaj stawialiśmy od podstaw. Już jest zbudowany, są już też gołębie. Gołębie te młode, które są tutaj w tym gołębniku już do tej pory dostarczone. Już nawet mają dzisiaj już drugi dzień, kiedy są wypuszczane. Nie były wypuszczane tylko przez weekend, w sobotę, kiedy inne gołębie tutaj z okolicy były w trakcie podróży do miejsca wypuszczenia. One sobie tutaj pierwszy raz chodziły. 23 sztuki, które wypuściliśmy, wszystkie wróciły bez jednego. Co ciekawostkę powiem, jeden nawet był z tych 22, które zostały, chory. No nie dawałem mu dużych szans, że przeżyje, ale się okazało, że kiedy sobie posiedział tutaj właśnie w tej, no zobaczmy tutaj tej wolierze na zewnątrz, słońce, wiatr i dobra karma, woda, oczywiście z dodatkiem propolisu i orni miks naturalny kolegi Piotra Wojciechowskiego. Widzę, że mu te przez te 3 dni pomogły, nawet kiedy przyjechałem, myślałem, że już będą zwłoki, ale się okazało, że przeżył. Także widzimy naturalne warunki takie trzymania i nawet coś jest ciekawostka, jeden gołąb tam z 23, które wtedy wypuściliśmy, jeden gołąb nie pojawił się, musieliśmy niestety zamknąć gołębi, gdyż było gwałtowne załamanie pogody, tutaj była ogromna wichura, no to żeby tych nie stracić, to musiałem po prostu tu zamknąć. Jak się okazało, gdzie kiedy wypuściłem, teraz są 23 sztuki, aż jestem zdziwiony, one już pozamykane mają te inne wejścia, mogą tylko wchodzić tym białym wlotem, który tu widzimy. O, one sobie tam już część, 2, 4, 5 gołąbków sobie weszło, ale później jeszcze oczywiście je wyrzucimy, żeby sobie jeszcze polatały, ale się tutaj one swobodnie aklimatyzują. Zobaczmy, tutaj specjalnie dla gołębi wewnątrz zrobiliśmy taką jakby część, gdzie gołębie młode, które teraz nowe będą przychodzić, one sobie będą w tamtej części siedziały. Zobaczmy, tam to jest tak skonstruowane, że te gołębie mogą sobie tam wejść i mają do dyspozycji wolierę, z której obserwują okolice. Tutaj mogą sobie posiedzieć, mają tam karmę, wodę oczywiście i parę dni posiedzą, pooglądają, wtedy będą tutaj do tej części tutaj spuszczane i wtedy będą wypuszczane na zewnątrz do kolejnych tutaj oblotów. O, zobaczmy, tu sobie siedzą, o, te gołąbki, te 5 weszło, zaraz je będziemy wyrzucać. A, wygląda w gołębniku właśnie tutaj w ten sposób. O, tutaj mają to lądowisko, teraz dzisiaj mamy ładną pogodę, nawet jest fajnie, bo nie wieje tak mocno wiatr, także one sobie tutaj chodzą. Widzimy ten dach płaski, się sprawdza, one bardzo chętnie spędzają tam dużo czasu na słońcu. O, zobaczmy, także tak wygląda nasz gołębnik, tam później jeszcze będziemy dorabiać parę elementów z tyłu, żeby nam się tutaj łatwo te gołębie na loty łapało niejako, mamy taki pewien pomysł, będziemy go tutaj pokazywać. O, a tak wygląda dzisiaj tutaj nasz gołębnik, no i czekamy na te gołębie, które tutaj koledzy wysyłają, tutaj do kolegi Waldka, tutaj na Suwalską proszę wysyłać, one tutaj na pewno trafią i pierwszą wolierę, w której będą wypuszczane, to będzie tutaj ta właśnie po prawej stronie czarna, taka. I tam one będą sobie spędzać te pierwsze dni, a później będą sukcesywnie wpuszczane do gołębnika i z tymi gołębiami, które już latają, będą sobie tutaj trenowane wokół tego gołębnika na oblotach, no i też później będą wywożone na treningi. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!